Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, pokażę wam 10 książek do 350 stron. To będą takie polecajki właśnie do 350 stron, żebyście mogli sobie wziąć jakąś taką właśnie krótszą książkę na jakiś wyjazd i że jesteście pewni, że na przykład ta książka będzie dobra. Oczywiście to jest moja subiektywna opinia, one mnie się podobały, więc jeżeli podobał wam się mniej więcej mój gust czytelniczy, to te książki na pewno wam się podobają. Tak jak mówiłam, są to z różnych gatunków. Mamy kryminał, mamy dziecięcą, mamy science fiction, mamy kryminał, mamy fantastykę, mamy obyczajówkę. Także tych tytułów jest naprawdę, naprawdę sporo. Jest też jeden klasyk, ale to też raczej sci-fi. Także może już nie przedłużam, zaczynam pokazywać wam pierwszą książkę. I pierwszą książkę, którą tutaj mam, ja się w niej zakochałam chyba w 2018 roku, jest Simon Beckett, to jest Chemia Śmierci. Jest to pewnego rodzaju thriller kryminał. Historia opowiada o pewnym doktorze Davidzie Hunterze, który w tej części akurat troszeczkę chowa się w Miami, bo miał w przeszłości bardzo nieprzyjemne sytuacje, a David jest antropologiem, czyli jest jakaś zbrodnia, to on jedzie i właśnie tego trupa tam sobie ogląda, później jest sekcja zwłok i on to wszystko robi. I słuchajcie, żeby was zachęcić, przeczytam wam pierwsze parę zdań tej książki. Ciało ludzkie zaczyna się rozkładać 4 minuty po śmierci. Coś, co było kiedyś siedliskiem życia, przechodzi teraz ostatnią metamorfozę. Zaczyna trawić samo siebie. Komórki rozpuszczają się od środka, tkanki zmieniają się w ciecz, potem w gaz. Już martwe ciało staje się stołem biesiadnym dla innych organizmów. Najpierw dla bakterii, potem dla owadów, dla much. Muchy składają jaja, z jaj wylęgają się larwy. Larwy zjadają bogatą w składniki pokarmowe pożywkę, następnie migrują. Opuszczają ciało w składnym szyku, w zwartym pochodzie, który podąża zawsze na południe, czasem na południu wschód lub południowy zachód, ale nigdy na północ. Nikt nie wie dlaczego. To jest bardzo dobra książka. Ja nie czytałam kolejnych tomów, a mam to w planach. Książka naprawdę jest bardzo, bardzo dobra. Trzyma w napięciu. Przez te opisy właśnie czuję się każdą cząsteczkę rozkładającego się ciała w tej książce. Mi się osobiście bardzo podobała. Chyba będę chciała zrobić jej review, bo dawno jej nie czytałam. I też tak nie za bardzo mogę wam przybliżyć fabułę tej książki. Natomiast wiem, że ta książka wywołała we mnie ogromne zainteresowanie, ogromny podziw, bo właśnie cały czas jak czytałam tę książkę, to miałam takie, że co będzie dalej, nie mogłam się w ogóle od tej książki oderwać, także myślę, że bardzo wam się spodoba. Jeżeli lubicie taką literaturę w wakacje, to bardzo wam, naprawdę bardzo wam polecam, a książka ma stron 333, także krótka, nie za długa, a tak jak mówię, dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo, także bardzo polecam. Następnie mam tutaj coś, co poleciła mi Zuza z kanału Zaksiążkowane do przeczytania w 2021 roku. Czytałam ją w maratonie 24-godzinnym, który właśnie organizowała Zuza z Tolą oraz Magda z Getbooki, i są to Kwiaty dla Algernona. Ta książka to jest książka naprawdę, ona będzie moją ulubioną książką do końca mojego życia, ponieważ Kwiaty dla Algernona opowiadają o mężczyźnie, który jest poddawany pewnej operacji. Ten mężczyzna ma bardzo, bardzo niski iloraz inteligencji. Tytułowy Algernon jest to mysz, na której wcześniej również była przeprowadzana taka operacja na podwyższenie IQ. I jest to napisane w postaci takiego dziennika, gdzie właśnie nasz główny bohater pisze taki dziennik. Pierwsze tam 20-30 stron jest bardzo trudne do czytania, ponieważ jest tam mnóstwo błędów językowych, ortograficznych, przez te ortograficzne błędy interpunkcyjne, gramatyczne, bardzo ciężko się to czyta. Natomiast właśnie poprzez te dzienniki pokazane jest, jak ta operacja wpłynęła na to, jak on się rozwijał. Niesamowicie jest też pokazana relacja ludzka, czyli pokazanie to, że jeżeli stosowujesz się pod to, jak ludzie chcą, żebyś był traktowany, to oni będą z tobą, będą cię lubili i wszystko. Natomiast jeżeli stawiasz na siebie, stawiasz na swój samorozwój, stawiasz na to, żeby siebie zmienić, ale pod takim względem dla siebie, żeby po prostu coś osiągnąć, wtedy dopiero widzisz, kto jest twoim przyjacielem, a kto nim nie jest. Bardzo mi się podobała, ja wam bardzo polecam, naprawdę bardzo. Jeżeli już zaczniecie czytać, to się wciągniecie. I ta książka ma stron 290. Ja na końcu po prostu byłam wzruszona i no naprawdę świetna, świetna książka, bardzo wam polecam.
Następnie mam książkę, którą również dawno czytałam, bo chyba ze 3 lata temu. Jest to Toń od Marty Kisiel. To jest fantastyka. Ja w ogóle z twórczością Marty Kisiel lubię Martę Kisiel, natomiast dużo książek jej nie czytałam, bo to jest chyba jedyna, którą czytałam tej autorki. Tak mi się wydaje. Nie, dwie chyba czytałam tej autorki książkę. Natomiast tutaj mamy Toń. Opowieść o dziewczynie, która przyjeżdża pomóc swojej ciotce popilnować dom. Natomiast ta ciotka, ona ma trochę... Ciotka albo babka, już nie pamiętam. Ciotka, tak. Natomiast ta ciotka, ona mówi, że jak ona wyjedzie, to ta dziewczyna nikomu nie może otworzyć drzwi. W ogóle nie ma nawet takiej opcji, żeby kogoś wpuściła do mieszkania. Nie ma nawet takiej opcji. No i nasza główna bohaterka mówi, no spoko, no nikogo nie będę otwierała. Natomiast przychodzi w pewnym momencie pewien mężczyzna, któremu te drzwi otwiera. Mamy tutaj morderstwo również w tle. Mamy tutaj tajemniczego Ramzesa, właśnie mężczyznę, któremu dziewczyny otworzyły. No, powiem wam, że z tego co pamiętam, tutaj był reading vlog. Z tego co pamiętam, książka mi się podobała, bo była bardzo taka interesująca. To było coś zupełnie innego. To była historia, którą ja miałam wrażenie, że nie napisała tego polska autorka, tylko to już jakiś właśnie zagraniczny autor, który ma mnóstwo hype'u, mnóstwo dorobku na swoim koncie. Tak jak mówię, tutaj głównie jest oparte jednak mimo wszystko to na tym morderstwie, natomiast jest to przeplatane z elementami fantastycznymi. Ja wam bardzo polecam, a Toń, no tutaj nie mogę tytułu niestety zdradzić, na czym on polega, bo to by był bardzo, bardzo duży spoiler do książki. Natomiast jeżeli zaczniecie czytać tę książkę, dojdziecie do pewnego momentu, w którym dowiecie się, o co w tym tytule chodzi, natomiast ja tutaj nie mogę za dużo powiedzieć. Następnie klasyk literatury dziecięcej, a mianowicie są to... A, jeszcze nie powiedziałam, ile Toń ma stron. Toń ma stron 316, także też nie jest za długa. Następnie właśnie Lew Czarownica i Sara Szafa, są to opowieści z Narni. Słuchajcie, opowieści z Narni, jedna część ma 182 strony. Ona jeszcze jest w takim malutkim formacie. Może trochę się kadr zmienić, ale dobra. Bo mi się bateria rozładowała. Uważam, że jest to perfekcyjna książka do dania dzieciom, żeby dzieci zaczęły czytać. Po pierwsze, w środku są ilustracje, a po drugie, naprawdę myślę, że historia bardzo ich zainteresuje. Wydaje mi się, że też to jest bardzo dobra książka w ogóle dla dorosłych. Jeżeli nigdy nie czytaliście opowieści z Narni, to naprawdę wam polecam, bo to jest taka odmurzająca książka. To jest taka książka pełna akcji, pełna motywów, pełna po prostu takiej dziecinności, ale w dobrym tego słowie znaczeniu. Naprawdę, ja uwielbiam opowieści z Narni. Co prawda kolejne tomy tam nie za bardzo mi się podobały już, bo były to takie trochę takie infantylne. Natomiast uważam, że jeżeli szukacie właśnie takiej krótkiej książki do dania jakiemuś dziecku, to ja wam bardzo polecam, żebyście zakupili mu właśnie opowieści z Narni, żeby się zapoznał z tą, jakby nie patrzeć, już klasyką. Opowieści z Narni to jest moje dzieciństwo. Jak ja byłam mała, to opowieści z Narni wychodziły. Także no, dla mnie to jest ogromny sentyment. Następnie Aneta Jadowska, Trup na plaży i inne sekrety rodzinne. Kryminał, który stron ma 300 równo. No i tutaj przenosimy się do Ustki, do Magdy Garstki. Trup na plaży jest naprawdę świetnym kryminałem. Tak trzyma w takiej niewiedzy, w takiej niepewności, ale z drugiej strony czyta się to z taką ochotą i mimo, że jest jakieś tam śledztwo, to jak lubi się Magdę Garstkę i to jak lubi się jej wszystkie te rzeczy związane z nią, bardzo wciąga, bardzo się angażujemy. Ja uwielbiam, naprawdę uwielbiam tę książkę. Drugi tom, czyli Martwy sezon, już troszeczkę mniej mi się podobał, natomiast Trup na plaży jest dla mnie, uważam, świetny, perfekcyjna rozrywka, idealna na wzięcie sobie właśnie na plażę. I myślę, że w sumie tę książkę to może czytać osoba 14+. Tam nie ma jakichś tam nie wiadomo jakich. Bardzo, bardzo wam polecam, mi się bardzo podoba, uważam, że jest to naprawdę świetna książka. Następnie dwie książki z wydawnictwa Tajfuny. Ta ma 170 stron i jest to Grobowa cisza, żałobny zgiełk. To są opowiadania, czyli jest to krótka forma, czyli opowiadania mówiące o
różnych sytuacjach właśnie jakichś takich związanych z... Takie opowiadania grozy, które niby się nie łączą, ale mimo wszystko jak czyta się te opowiadania, to widzi się między nimi jakąś zbieżność. Mi się bardzo ta książka podobała, naprawdę, z racji też tego, że są to opowiadania, można sobie to podzielić i czytać sobie jedno opowiadanie dziennie. Jedno opowiadanie ma chyba ze 20 stron, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo krótka forma, a uważam, że bardzo Was zainteresuje. Po pierwsze właśnie, bo są to opowiadania i każde opowiadanie mówi o czymś innym, więc nie znudzicie się, ale też będzie Was interesowało, bo mimo wszystko one się właśnie łączą i będziecie ciekawi, jak to wszystko się rozegra i jaki to będzie miało punkt kulminacyjny. Tak jak mówię, mi bardzo się podobała i również Wam bardzo polecam. Druga książka, również z wydawnictwa Tajfun, jest to Ukochanie równanie profesora. Ukochanie równanie profesora jest to przepiękna opowieść o profesorze, który niestety, ale co 80 minut traci pamięć. Ma gosposię i tego gosposia ma również dziecko. I tak na dobrą sprawę cała ta historia właśnie opiera się na relacjach między profesorem, między pierwiastkiem, bo profesor właśnie tak nazwał synowi swojej gosposi. Przepiękna, naprawdę przepiękna, ale też smutna historia właśnie przedstawiająca ludzi, którzy posiadają Alzheimera. To właśnie jak profesor musiał sobie pisać różne karteczki, żeby o niczym nie zapomnieć. Bardzo wartościowa książka. Ja nie lubię matematyki i trochę mnie to na początku, jak jeszcze przed przeczytaniem, zniechęcało mnie to, że tutaj są jakieś wzory matematyczne albo coś, natomiast to kompletnie nie odbiera, a wręcz przeciwnie, dodaje klimatu. Dzięki tej książce zrozumiałam też w pewnym stopniu osoby, które kochają matematykę, które uwielbiają, bo ja jestem odwrotną osobą i ja matematyki nie lubię, nie znoszę wręcz. Natomiast dzięki tej książce mogłam zrozumieć fenomen tego, właśnie jak ludzie postrzegają ten przedmiot ścisły, jak go kochają, jak się mu poddają i jak sprawiają, że w ich życiu jednak troszeczkę ten świat inaczej się postrzega. Także ja Wam bardzo, bardzo polecam. Książka równie jest krótka, bo ma stron, słuchajcie, 190. Także ja uważam, że też to jest książka idealna na wakacje. Może bardziej bym celowała w jesień, jeżeli chodzi o tę książkę. Natomiast na wakacje również będzie spoczko. Następnie mamy science fiction, jest to Mroczna materia od Blake'a Croucha. Książka bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała. To jest science fiction. Książka opowiada o mężczyźnie, który sobie wykłada na jakiejś uczelni, jest sobie wykładowcą, wiedzie fajne, spokojne życie ze swoją żoną, z synem i w pewnym momencie ktoś go porywa. Ktoś go porywa i on znajduje się w jakimś takim miejscu, uznają go za kogoś zupełnie innego, nie wiadomo o co chodzi. I tak na dobrą sprawę tyle tylko mogę Wam powiedzieć o fabule. To jest science fiction. Książka jest tak zaskakująca, tak dużo się w niej dzieje, po prostu jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Mi się bardzo podobała, ja ją przeczytałam również z polecenia Zuzy z kanału Zaksiążkowane. Kompletnie nie żałuję, bo w książkę się strasznie wciągnęłam. Tak jak mówię, jest tutaj bardzo dużo akcji. Czasami dzieją się sytuacje, których ty nie możesz pojąć rozumem, ale zaraz jest to wyjaśnione, dlaczego tak się dzieje i ty wtedy mówisz, a dobra, no tak. Jeżeli jest taka sytuacja, no to dlatego się stało tak, a nie inaczej. Ja Wam bardzo, bardzo polecam. To już, myślę, jest książka bardziej dla osób, które już troszeczkę czytały. Bo mimo wszystko to jest książka, z której się trzeba skupić i przede wszystkim dla ludzi, którzy lubią science fiction. A ta książka, słuchajcie, ma stron 344. Także zmieściła się do 350, bardzo się z tego powodu cieszę. Ja Wam ją strasznie, strasznie polecam, bo no chciałabym Wam powiedzieć o niej dużo więcej, ale nie mogę, bo nie chcę Wam zdradzać tej przyjemności po prostu z czytania tej książki, bo naprawdę uwierzcie mi, że przyjemność jest ogromna i jak już zaczniecie, to już nie będziecie mogli po prostu oderwać się od tej książki. Przedostatnia książka jest to książka, z którą ja w sumie zaczęłam swoje czytanie. Jest to książka mojego życia, to na 100%. Czytałam ją w gimnazjum, pamiętam, w okresie, kiedy nie było ze mną za dobrze. I jest to Oskar i Pani Róża od Erika Emanuela Schmidta. Książka opowiada o chłopcu, który pisze listy do Boga. Chłopcu, który niestety jest chory na raka i jest w szpitalu. I dzięki właśnie Róży, czyli opiekunki, pielęgniarki w tym szpitalu, on zaczyna właśnie pisać te
listy do Boga. Historia jest po prostu przewzruszająca, przepiękna. No i książeczka, słuchajcie, ma stron 86. Ja za każdym razem, jak ją czytam, to płaczę. Ile razy bym tego nie czytała, ile razy bym nie zwracała na tą książkę uwagi, po prostu przypominają mi się pewne momenty, przypominają się pewne wydarzenia. Natomiast uważam, że książka jest bardzo, bardzo ważna. Można dawać ją dzieciom, myślę, od 10 roku życia, od 10-11, żeby dzieci zrozumiały, że z niektórymi chorobami niestety, ale się nie wygra. Żeby one zrozumiały, że czasami nie jest aż tak kolorowo, ale z drugiej strony, żeby się nie poddawały, że zawsze trzeba walczyć, że zawsze trzeba wierzyć w siebie. No, powiem wam, że historia jest po prostu przepiękna, przewzruszająca i zawsze uderza w moje serce. I ostatnią książką, jest to książka, o której bardzo, bardzo mało w ogóle jest słychać, ja nie wiem, czy ktokolwiek o niej mówił. Jest to książka Henryka Griana, Żyj i pozwól żyć. Ja ją czytałam 2 lata temu w wakacje i książka, słuchajcie, opowiada o mężczyźnie, który ma kryzys wieku średniego. Nudzi go żona, nie mogli mieć dzieci, więc dzieci nie mają. Nudzi go już ta praca, nudzi go wszystko i stwierdza, że on upozoruje swoją śmierć. I jest tak wkręcony w upozorowanie tej śmierci, że chodzi na pogrzeby, bo chce idealnie zrobić ten swój pogrzeb, idealnie tą stypę swoją wyprawić, idealnie zrobić grób, idealnie po prostu zrobić wszystko. A ma cichy plan po prostu wyjechać do innego kraju. W sytuację tę jest wplątana dwójka jego przyjaciół i oni tam sobie próbują radzić. Przeplatane jest też to z takimi dziennikami jego żony, jak jest to z jej perspektywy. Mi się bardzo to podobała mi się ta książka, ponieważ ona jest pełna humoru, ona jest pełna takich anegdot, mimo że temat jest bardzo ważny, wiecie, no kryzys wieku średniego jest bardzo częste u mężczyzn, ale oczywiście nie tylko. Upozorowanie swojej śmierci, sama idea śmierci, bo tutaj tak na dobrą sprawę wszystko się o to opiera. Naprawdę książka bardzo mi się podobała, uważam, że ona jest bardzo dobrą książką na lata. To, bo tak jak mówię, w pewnym stopniu ona jest niby poważna, ale z drugiej strony ja przez pół tej książki się siedziałam i uśmiechałam. I książka ta ma stron 319. Także też jest krótka i ja wam bardzo ją polecam i piszcie mi koniecznie, jeżeli ktoś z was czytał tę książkę, bo tak jak mówię, strasznie o niej mało, a uważam, że książka jest warta uwagi. To wszystko, co naszykowałam dla was. Napiszcie mi swoje propozycje książek do 350 stron, które polecacie. Może ktoś czytający komentarze również weźmie pod uwagę waszą polecajkę. I co? Napiszcie mi, czy zainteresowałam was którąś z tych książek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!